To jest program Wyszukanie. Krzysztof Czoban, witam Was ponownie, tradycyjnie z lokalu na Fontannach, a dziś postanowiłem zaprosić do tego programu osobę moim zdaniem wyjątkową, dlatego że od wielu lat pod jej auspicjami rozwijają się młodzi ludzie, a przecież no, to w tych młodych ludziach, na tych młodych ludziach Radom stoi, na ich talentach przede wszystkim. Elżbieta Sokowiec, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Radom. Witam Panią, Pani Dyrektor. Dziękuję, witam serdecznie. Dobrze przedstawiłem, tak? Tak. Ile lat już właśnie tego dyrektorowania? Od października 99 roku. Ojej, to nawet nie wiedziałem, że tak długo. 17 lat w tym roku. No, wcześniej byłam przez 3 lata wicedyrektorem tej placówce. I czyli, no, można powiedzieć 20 lat współpracy z MDK-iem. No nie, tak, to znaczy tak. Jeszcze wcześniej, już od 83 roku pracowałam tam jako nauczyciel. W niepełnym wymiarze kościoła. Dlaczego w ogóle MDK? Dlaczego? Przecież jest tyle jednostek i tyle instytucji. Nie, no to jest wyjątkowa placówka. Wyjątkowa placówka. Przychodzą tam wyjątkowe dzieci, które rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Mhm. No i oczywiście wypełniają swój wolny czas po lekcjach w szkole. Mhm. Ale to jest tak, że jest to pewnego rodzaju uzupełnienie w takim rozwoju dziecka? Tak, to jest uzupełnienie edukacji szkolnej. Mhm. Tam, tutaj w MDK-u. Mogą sobie, tak jak wcześniej wspomniałam, rozwijać pasje, zainteresowania i robić to, czego nie do końca mogą robić w szkole, bo tutaj jak gdyby są poszerzone programy i tu dziecko przychodzi, się rozwija, realizuje. Tu przychodzi z taką niezapisaną tablicą, bo tutaj tak. Tutaj jest otwarte, tutaj nikt nie ma, że na przykład jest słaby z matematyki, więc no jakieś tam się za nim ciągną jakieś niepowodzenia. Tutaj przychodzi i realizuje się w tym, czym się czuje dobrze i odkrywa własne talenty. Właśnie, Państwo pomagacie tak naprawdę, tak? Tak, jak najbardziej. Tutaj w placówce w MDK-u pracują osoby, które no, sami mają pasję, no właśnie, sami nie liczą czasu, pasją, tak. I to przede wszystkim takie mogą tu pracować, bo nauczyciel bez pasji to nie zarazi tą pasją nikogo innego, więc musi mieć pasję, żeby zarażać młodych wychowanków tym, co robi. Ale co ciekawe, i w czym jest tak, dobry. Że, no właśnie, to jest także placówka, która przede wszystkim pracuje popołudniami, a nie w godzinach porannych, prawda? No tak, no bo po lekcjach w szkole to jest taka nasza zasada, że no, pracujemy w godzinach popołudniowych, bo wtedy dziecko ma czas wolny po lekcjach. Nie możemy konkurować i nie chcemy w żaden sposób konkurować ze szkołą. Dlatego pracujemy popołudniami. Chociaż powiem, że w Krakowie, w strukturach placówki wychowania pozaszkolnego, Centrum Młodzieży w Krakowie, było liceum artystyczne. I tam młodzi ludzie w godzinach dopołudniowych przychodzili do szkoły i tam. I można było tak w taki sposób. Tak, normalny program realizowali. Dlaczego ta placówka jest wyjątkowa? Bo ona jest wyjątkowa. Właśnie dlatego, że kształci te talenty. Że jest to bezpłatna dla rodziców placówka, że rozwija, że po lekcjach, że czasem jeśli dziecko jest, rozumiem, jakieś tak, że pobudliwe, to próbujecie Państwo jakoś okiełznać, okrzesać i znaleźć to coś w danym maluchu. Tak, dlatego ta placówka powinna mieć wielorakie dziedziny. W statucie ramowym placówek są tak i zajęcia rekreacyjne, sportowe, prozdrowotne, edukacyjne, artystyczne, muzyczne. W ogóle jest to bardzo szerokie spektrum działania tych placówek. I ta placówka miała właśnie takie szerokie spektrum działania do 2012 roku. No tak. Do wtedy, to za chwilę tak, pewnie także przejdziemy do momentu, kiedy jeszcze była, jakby miała siedzibę w dwóch miejscach. Tak, prawda? Jak miała siedzibę w dwóch miejscach. Natomiast obecnie no, mamy przede wszystkim działania artystyczne. No pozostały szachy. Jedna grupa koła rowerowego, które naprawdę świetnie działa i odnoszą sukcesy nasi rowerzyści nie tylko na terenie Mazowieckim, ale i terenie województwa i łódzkiego, i świętokrzyskiego, i lubelskiego, bo tam jeżdżą, tam się ścigają w różnych wyścigach. Zanim te kwestie podziału, bo pewnie także nie unikniemy tego tematu i tych sytuacji związanych z latami mniej więcej 2011-2012-2013, to chciałem zapytać o taką największą dumę. Jak Pani prześledzi tę swoją obecność w Młodzieżowym Domu Kultury,
przez ostatnich 20 lat, to przychodzi Pani jedna, dwie, trzy, cztery osoby, a może zespół któryś. Wiadomo, że Grandioza to pewnie jest taka perełka w koronie, ale może także indywidualne pewne postaci, które się przewinęły i także zaistniały na arenie ogólnopolskiej. No muszę powiedzieć, że nawet epizod w MDK-u miał Szymon Wydra. Z zespołem Carpe Diem, tak na samym początku swojego istnienia, bardzo na takim początku. Siostry Kawęckie, Patrycja i Oktawia, to są nasze wychowanki. One przychodziły do MDK-u od 5 roku życia. Była Iwona Białkowska, też taka wokalistka. Pamiętam, krótko zaistniał u nas Piotr Sumik. To był taki mały chłopiec, który wygrał festiwal w Kijowie, zdobył Grand Prix. To myślę, że to było naprawdę bardzo duże osiągnięcie. No tak jak pan redaktor wspomniał, Grandioza to już jest od 78 roku, no, pasmo sukcesów, pasmo sukcesów, tak, i koncerty praktycznie na całym świecie. Był też zespół Pirueci prowadzony przez panią Barbarę Latochę-Popielę, który też miał sukcesy na arenie ogólnopolskiej, w takim prestiżowym festiwalu w Koninie odnosił sukcesy. I jak gdyby kontynuatorką jej działań jest pani Małgorzata Zbuk, która od 6 lat jest w MDK-u i tu muszę powiedzieć, że naprawdę osiąga znakomite sukcesy przez te 6 lat. To jest balet. W ubiegłym roku dziewczynki były na Mistrzostwach Świata w Bukareszcie. W tym roku zakwalifikowały się też na Mistrzostwa Świata do Jersey po eliminacjach w Elblągu i w Krakowie, więc to jest te zespoły, bo w tym roku aż 3 się zakwalifikowały, są reprezentantami nie tylko Radomia, ale również Polski. I to jest tak, że faktycznie w takich młodych, kilkunastoletnich, to już za dużo powiedziane nawet, bo kilkunastoletnich, bo to są różne grupy wiekowe, prawda, odkrywa się jedno niesamowite talenty, które potem w Polsce istnieją. Tak. To tak jak wspomniałam wcześniej, to pasja nauczyciela. Musi zarażać tą pasją, musi być sama świetna, żeby móc przekazać tę wiedzę i umiejętności swoim wychowankom. I taką jest właśnie pani Małgosia, która nie liczy czasu i bardzo dużo tego czasu poświęca. Dodatkowo pracuje w soboty, każdą właściwie sobotę od rana do wieczora z każdą grupą. Gdyby nie było tej pracy, to nie byłoby efektu. Ale to w ogóle są ludzie, rozumiem, już, którzy tam pracują, to są ludzie ewidentnie z pasją, ludzie, którzy chcą przekazać, no oczywiście to są także osoby, które mają za to płacone normalnie pensje, no to jest jasne, natomiast no, w nich widać, że ta popołudniowa taka miłość do dzieciaków kwitnie. Tak, ale to są wszyscy nauczyciele i oni nie pracują 18 godzin. Oni pracują 40, a no nie chciałabym powiedzieć, że więcej, bo bym musiała im za to zapłacić. I Państwowa Inspekcja Pracy. No, dokładnie. Także jest. Ale tak jest. No, my jesteśmy organizatorami różnych działań, no, między innymi półkolonii, które wprowadziłam. Właściwie to te działania przywiozłam z Krakowa. W Krakowie odbywały się sejmiki placówek wychowania pozaszkolnego przez 15 lat. I ten Kraków był takim wzorcem dla właściwie wszystkich placówek kraju. Ja też z tego Krakowa przywiozłam bardzo dużo takich fajnych działań, które chciałam skopiować tutaj, no i między innymi półkolonie. To było tak, że na początku lat 90., przepraszam, 2000 lat, wprowadziłam tutaj w MDK-u. To były takie nieśmiałe działania w miejscu tutaj. Później te działania się przełożyły na to, że w formie wycieczek organizujemy te półkolonie. I tutaj wspominam, nauczyciele pracują no tak 40 godzin w tygodniu lekko. Dlatego, że przychodzą na 8 rano i do 16. Jest to w formie wycieczek zorganizowanych. Mamy olbrzymie zainteresowanie tą formą działalności, ponieważ zapisy trwają kilka godzin. Aha, czyli jak rozumiem... Przyjmujemy 180 wychowanków na te półkolonie i dosłownie w ciągu kilku godzin te miejsca się wszystkie wypełniają. Na półzimowisku troszkę dłużej czas zapisywania trwa, zresztą mniej wychowanków jest przyjmowanych, no i jest to taki czas. Natomiast w okresie letnim
No, to, jest co tak. robić i macie Państwo dokładnie, także dokładnie. Ręce tak. roboty. To jest bardzo duża tak, wysiłek organizacyjny również, bo to trzeba wszystko... MDK nie kończy się wraz z rokiem szkolnym. Nie, nie, jesteśmy placówką nieferyjną, pracujemy przez cały rok szkolny. Oczywiście nauczyciele muszą mieć wakacje swoje i swoje urlopy wypełnić, wykorzystać. No i to robią, tylko i w okresie wakacyjnym, bo trudno byłoby udzielać nauczycielowi urlop w roku szkolnym, więc tym bardziej, że przychodzenie na zajęcia nie jest obowiązkowe. Tutaj jest dobrowolność przychodzenia na zajęcia, ale mamy stałe grupy. Gdy taki nauczyciel by sobie na przykład odpuścił, no choroba się zdarza, prawda, ale nie było go przez jakiś czas, to ta grupa może mu się rozpaść, może wrócić nie wiadomo do kogo. Więc no, nauczyciele nie chodzą na zwolnienia lekarskie. No tak, no i nie wypada. Zapytam o te kwestie, o których wspomnieliśmy, czyli 2012 to był rok taki, no taki tak, znany. Tak, no ale tak, wcześniej tak. Smaczek z Doliny Radomki nam towarzyszył. Bardzo proszę. W tym odcinku. O! Także produkt regionalny, fantastyczny. Piła Pani już ten sok? Piłam. No i jak? Smaczne. No to dobrze, to zachwalam w takim razie, ale co nasze, to, tak. to można zachwalać. Tak, Smaczek z Doliny Radomki, Państwa Bankiewiczów. Pani dyrektor, zapytam o tę kwestię, która stała się kwestią polityczną w 2012 roku. No i tak też należy to traktować, bo reorganizacja proponowana wówczas przez prezydenta Kosztowniaka także miała swoje odzwierciedlenie w MDK-u, bo Państwo utraciliście jakby tę jedną placówkę, ona przeszła pod auspicja amfiteatru, zdaje się. Ale mamy tam dalej zarząd trwały nad tym budynkiem. Nad budynkiem. Mhm. Także, ale straciła placówka? Tak. Dlaczego? Straciła. No taka była decyzja ówczesnych władz o tym, żeby zreorganizować, a wręcz przekształcić placówkę MDK-u w placówkę kultury. Nie da się tak przekształcić, bo my jesteśmy placówką oświatową i należałoby nas likwidując, dać odprawy wszystkim nauczycielom i powołać nową placówkę. Miasto będzie ze sobą koszty, rozumiem, tak? Myślę, że duże. I przekształcenie w inną placówkę to jest... To było, myślę, że dość kosztowne i zupełnie niepotrzebne w tym mieście, bo placówka w 2012 roku miała 60-letnią tradycję organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży, więc to z taką tradycją, z takimi osiągnięciami i taka, która już tutaj bardzo mocno się wkomponowała w radomski, w miasto Radom. Myślę, że to były niedobre działania dla placówki i w ogóle dla wszystkich. Stało się, rozumiem. Stało się tak. Utraciliśmy budynek przy ulicy Daszyńskiego. Został przekazany innej placówce kultury, która moim zdaniem nie miała doświadczenia w organizowaniu czasu wolnego dzieciom. No, stało się jak się stało, zostaliśmy tylko w budynku przy ulicy Słowackiego. Zostało zlikwidowanych 23 etaty nauczycielskie. To bardzo dużo. Nauczyciele zostali jedynie na częściach etatu, przeważnie na połówkach. A ci nauczyciele także częściowo znaleźli sobie gdzieś zatrudnienie? Dojeżdżali do Warszawy, gdzieś poza Radą. No trudno jest egzystować. Dzisiaj z perspektywy czasu może Pani o tym spokojnie mówić. Wówczas to kosztowało trochę zdrowia. Dużo pewnie. Mnie kosztowało. Ale bardzo się cieszę, że tę placówkę udało się uratować, bo ona jest potrzebna. A groziło likwidację całkowite, rozumiem, tej placówki? No, jeśli byłaby przekształcona w placówkę kultury, to musiała być najpierw zlikwidowana, żeby nie funkcjonowała pod nazwą Młodzieżowy Dom Kultury jako placówka oświatowo-wychowawcza. Pani dyrektor, czy w tamtym czasie, i to już ostatnie pytanie w tej kwestii, zbiegło się w czasie, czy było konsekwencją ten apel rodziców? Bo także Pani była także na ustach, przez to, że na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury pojawiło się, czy też była zakładka prowadząca do Rady Rodziców, a z kolei na tej radzie, na tej stronie Rady Rodziców apel o odwołanie wówczas prezydenta Kościoła. No to nie był apel o odwołanie. To nie był apel? Nie. To było tylko badanie nastrojów. Aha. I to były takie przykładowe, że gdyby, to jakby się Państwo zachowali. Ale wówczas władze się tym przejęły. Mocno się tym przejęły, ale powiem tak. Do MDK-u przychodziło wówczas ponad 2000 wychowanków.
Tych rodziców było bardzo dużo. Zarząd, Rada Rodziców podjęła takie działania, by właśnie w ten sposób informować o swoich działaniach w obronie placówki. I stąd był ten link i te wszystkie informacje, które tam się na tej stronie pojawiały. To jakby było troszkę poza moją osobą, dlatego że ja nie śledziłam tych stron na bieżąco, ja miałam sprawy inne. Organizacyjne. Tak, inne organizacyjne. Ale jako dyrektor także nadzoruje pani jasna stronę. Jasna sprawa, ale właściwie to na stronach Rady Miasta też są linki do różnych placówek i do różnych instytucji. To było na takiej samej zasadzie. Na stronach placówki, czy Młodzieżowego Domu Kultury, czy jakiejkolwiek innej, jest bardzo dużo linków do różnych innych stron odwołujących się, czy współpracujących z placówką, czy polecających jak gdyby inną instytucję, inne placówki, to się zdarza. Czyli jakby było, minęło, rozumiem, stało się i reorganizacja? To było 4 lata temu. Co prawda bardzo dużo kół zainteresowań zostało zlikwidowanych, bardzo dużo dobrych nauczycieli odeszło, bo trudno jest wyżyć z połowy etatu. Więc no, to było z wielką niekorzyścią dla tej placówki. Bo to jest taka także duma tego MDK-u, czyli obecność Majki Jeżowskiej i tego festiwalu dziecięcego, przepraszam, tak. Który, no, który jakby rozsławia także te instytucje i Radom w całej Polsce, bo no, ja będąc uczestnikiem, śledząc kilka tych edycji, no to wiem, z jak najdalszych zakątków Polski przyjeżdżają młodzi ludzie, żeby tutaj na scenie w Urzędzie Miejskim wyśpiewać sukces. Tak, kiedyś zastanawialiśmy się, jaką ogólnopolską imprezę zorganizować, by móc Młodzieżowy Dom Kultury wypromować w Polsce. I pamiętam na zebraniu kadry kierowniczej ówczesnej, tak rozmawialiśmy, bo próbowaliśmy ze Złotą Lutnią, to były tylko dwie edycje i to nam nie wyszło, to była taka poezja śpiewana. Nie było zainteresowania. Pierwsza edycja, owszem, natomiast druga już było słabiej, więc zastanawialiśmy się, co tu zrobić. No i wpadliśmy na pomysł, że no, piosenka dziecięca. W tamtych czasach... Najprostszy pomysł, prawda? Prosty pomysł, taki. Krzysiek Szczęśniak wymyślił, że może Majki Jeżowskiej, bo wtedy właściwie Majka Jeżowska nie była w mediach obecna i jej piosenki. Wiele pokoleń się przewinęło na tych piosenkach. Jasne, ale właśnie na początku lat 2000 to tych piosenek Majki inne królowały, inne wokalistki, dziewczynki śpiewały te piosenki, których tekstów praktycznie nie rozumiały, bo taki był trend w tamtym czasie. I stąd się urodził pomysł Majka Jeżowska. Jak ona na to zareagowała? Napisaliśmy do niej maila, no tak odpowiadała nam dość długo, ale zdecydowała się, przyjechała do Radomia, porozmawialiśmy i zorganizowaliśmy pierwszy festiwal, pamiętam, próbowała promować, to był bardzo krótki czas, próbowała promować ten festiwal w mediach. Troszkę się udało, troszkę nie. Co prawda przyjechały 43 osoby z Polski. No i tak się zaczęło. A później z każdym rokiem było coraz więcej, a na 10. festiwalu do Radomia chciało przyjechać 230 osób. No tak, bo tegoroczny już mamy za sobą, natomiast rekordowym był ten zeszłoroczny. Zeszłoroczny, tak. Był 230 osób chciało przyjechać. Co nas bardzo podbudowało, że jednak to ma sens. Mamy sponsora strategicznego. No właśnie, ten sponsor też nie chcę go wymieniać, bo nie chodzi o to, żeby reklamować. Natomiast no, gdyby nie ten sponsor, który także funduje nagrody, no to wiadomo, że to jest taki magnes, który przyciąga, a to jest dość znana marka na całym świecie. Więc... Tak. Oni nam dofinansowują, co prawda nie są to jakieś olbrzymie kwoty, ale ta kwota pozwala nam do tego jeszcze sponsorzy lokalni, którzy o których też nie wolno zapomnieć. Tak. Mamy sponsora strategicznego, ale to siła tkwi tutaj w tym regionie. Wspomagają nas, bardzo nas wspomagają, także bardzo dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy nas wspomagają, bo bez nich ten festiwal by się nie odbył. I takie fajne nagrody, które dzieciaki uzyskują. I to jest jak gdyby magnes, a poza tym magnesem jest Majka Jeżowska, która jest
no, bardzo komunikatywną osobą, bardzo otwartą, bardzo przyjazną dla dzieci. Dzieci ją uwielbiają. Nawet już wspominałam to pewnie nie pierwszy raz, że był taki chłopiec o imieniu Paweł, który mówił, że kocha trzy kobiety, mamę, babcię i Majkę. Mhm. I przyjeżdżał tu, nawet jak wygrał w swojej kategorii wiekowej festiwal i już nie mógł w następnym roku brać w nim udziału, to przyjeżdżał po to, by się z Majką spotkać. A, bo wiedział, że tu będzie. Tak. No to też jest taka postać, która już dzieci przyciąga na pewno i także na to warto zwrócić uwagę. Gdyby dwa słowa moglibyśmy powiedzieć także o Grandiozo, na chwilę wrócić, bo także jakby teraz mi przyszło do głowy, że to jest taka eksportowa marka, to są z obieży świat, tak można powiedzieć. Mm. Przecież oni jeżdżą po całym świecie. Tak, w tym roku mają znów zaproszenie do Chin, do Pekinu. Właśnie, i jadą. Mam nadzieję, że się uda. To także związane z finansami pewnie. Tak, tak, znaczy, to są olbrzymie koszty. I także miasto musi tutaj także się zmierzyć z tymi kosztami. Tak, już mamy zapewnione środki również z miasta dofinansowujące ten wyjazd. Ale jak będzie sukces, to nie ma wtedy argumentów, prawda, że trzeba przyjeżdżać. Tak, a zwykle są sukcesy tej grupy. Tak, tak. Oni mają zaplanowane w tym roku kilka wyjazdów, bo mają i do Grecji, na Mistrzostwa Europy do Niemiec tradycyjnie, i ten Pekin we wrześniu. Ale nie tylko Grandiozo, my mamy również pajęczarki, które odnoszą znakomite sukcesy. Zresztą gościem tego programu była Ania Stawczyk. Mhm. Był też Dariusz Krajewski, dyrygent orkiestry Grandiozo, także jest mi bardzo miło. I Ania Stawczyk też teraz jedzie do Gdańska na bardzo ważne zawody. Zabiera ze sobą aż 27 osób. Świadczy o tym, znaczy dziewczynki są na bardzo wysokim poziomie i te 27 osób może rywalizować z najlepszymi w Polsce i na świecie. Ale zapotrzebowanie na te zajęcia jest tak olbrzymie. No, pani to przeżywa każdego września. Czerwca, a nawet teraz są w maju, od 4 maja już jest nabór elektroniczny, więc już sobie nawet nie wyobrażam, co się będzie działo. Dlatego rozmawiam z organem prowadzącym o tym, żeby jednak powiększyć, bo jest olbrzymie zainteresowanie. W tej chwili do nas przychodzi do MDK-u około 1500 wychowanków. A było 2000, to co? Było 2500 nawet w takich czasach, gdy były te dwa budynki. No to pokazuje też, jak duże zapotrzebowanie olbrzymie na chęć rodziców kształcenia. Tak, w tamtym roku elektronicznie rejestrowało się na zajęcia ponad 3000 Czyli, mamy ponad 3000 na jednym miejscu. Tym bardziej, że dzieci jeszcze się rejestrowały, mogą się zarejestrować na 3 zajęcia. Mhm. Więc to było 3000 osób. Mhm. A jeszcze plus niektóre te dziecko. Wybory. Tak, wybory na 2 zajęcia, maksymalnie na 3. Na te 3 to tam 100-kilkadziesiąt osób się zapisało. Natomiast na 2 dużo i na 1 zajęcia, to już jest. Na koniec, pani dyrektor, ciekawostka, jeśli chodzi, bo pewnie nie każdy o tym wie, że państwo macie, zdaje się, krawcowe, tak? Jako pracownice, normalnie etatowe, bo to są kobiety, które muszą zapewnić stroje, tak? Tak, tak, tak. Tym bardziej, że do każdego występu są potrzebne nowe stroje. Czy do tańce, czy dla zespołów baletowych, czy dla zespołów akrobatycznych, teatralnych. To są potrzebne. Czyli MDK nie tylko dziećmi, nauczycielami, ale nie wiem, akustykami, krawcowymi stoi i tak dalej. Jesteśmy w stanie w każdej chwili zorganizować koncert. O tak, na następny dzień na przykład. To życzę, żeby się tak udawało. I tak czasem bywa, że proszą nas o na przykład na jutro. Jesteśmy w stanie to zrobić własnymi siłami, własnymi wychowankami. No jesteśmy w stanie, właściwie wszystko. Chce się pani, rozumiem, cały czas zarządzać bardzo, tymi ludźmi. Bardzo, jestem bardzo, bardzo dumna jestem i bardzo mnie to cały czas pasjonuje i cieszę się z tego. Pani dyrektor, bilet do aktywności Pop Gym. To kolejny prezent jakby dla pani, to jest miejsce, gdzie można swoją tarzyznę fizyczną zbudować. No muszę panią zapytać, jak to się robi, że się młodnieje o kilka lat wstecz, bo to dieta cud jakaś w pani przypadku?
No nie, chodzę do siłowni, powiem tak. Ale to już będzie do tej pępy prawdopodobnie. No, niech tak biorę będzie, się, tak? Jak najbardziej. Nie, tak. Tutaj jakby instruktorzy na Panią czekają i czekają wszystkie związane z tą siłownią atrakcje, między innymi także grota solna, są zajęcia z instruktorami, grupowe, indywidualne, jest squash, są rowery, no jest dużo, jest mnóstwo sound, także to jest taki miesięczny karnet open dla Pani. Bardzo dziękuję, serdecznie. Myślę, że jeszcze pewnie moglibyśmy jeszcze dużo mówić o tej placówce, prawda? Tak, dużo, dużo, bardzo dużo się dzieje, jesteśmy naprawdę bardzo widać, dobrze zorganizowani. Tak, właśnie, Państwo nas widać. Tak. Widać zespoły, nas. Które Państwo macie, jakby widać przy Ale jesteśmy również imprezy. Organizatorami, tak, od ponad 30 lat. Ogólnopolskie, już w tej chwili Biennale Plastyczno-Fotograficzne Przyroda, grafiki warsztatowej, Drukarnia Wyobraźni, turnieju tańca, ogólnopolskiego turnieju tańca, który w tym roku był po raz drugi zorganizowany, ale z tego względu bardzo chcieliśmy wcześniej, bardzo nalegałam. My nie mamy jak gdyby miejsca, gdzie taki turniej możemy zorganizować, bo my nie mamy bazy w tej chwili. Tak. Naszą patronką jest tancerka, więc bardzo chciałam, żeby turniej tańca na takim poziomie ogólnopolskim się tu odbywał. I w tamtym roku nam się udało po raz pierwszy, w tym roku po raz drugi. Było 351 tancerzy. Hip-hop i breakdance. Co prawda, to nie te czasy, kiedy pani Stadnicka miniatury taneczne i tak dalej. To jest dostosowanie się do czasów współczesnych. Dokładnie, dokładnie. My idziemy z duchem czasu. Panie i myślę, że to... Moglibyśmy tak jeszcze... Moglibyśmy dwóch. Tak? To tak, my pijemy smaczek, żegnamy się na razie. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dyrektor Elżbieta Sobkowiak, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu była Państwa moim gościem. Ja przepraszam, tak kończę i urywam, no ale to jest jakby rzeka słów i można mówić wszystkiego dobrego. Dużo dziękuję zdrowia, wytrwałości i takiej właściwej opieki nad tym. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dzięki.